Szanowni Państwo, jako wydawnictwo Inżynieria, poprzez nasze magazyny, portal inżynieria.com, Akademia Inżynierii, opisujemy ciekawe projekty, produkty, innowacyjne technologie. Dziś znajdujemy się w urokliwym Korzeniowie, gdzie zapraszam Państwa na pierwszy odcinek z cyklu, w którym będziemy opowiadać o innowacjach w szeroko rozumianej inżynierii. Dziś opowiemy o tajnikach produkcji bentonitu, a w szczegóły tej produkcji wprowadzi nas prezes firmy Heco Bentonity, pan Jacek Jaworski. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Witam Państwa na terenie zakładu Heco Bentonity. W tym miejscu przerabiamy naturalny surowiec mineralny bentonit. Mam nadzieję, że tajniki procesu produkcyjnego będą dla Państwa interesujące. Surowce mineralne są dostarczane do zakładu transportem drogowym. Naturalnej wilgotności surowiec pochodzi z własnego złoża na Słowacji oraz innych kopalni. Alternatywnym źródłem są bentonity sprowadzane drogą morską, np. z Indii czy Grecji. Bentonit surowy poddaje się testom na zawartość montmorillonitu i wielu innym. Kontrola potwierdza jakość surowca i pozwala określić parametry procesu obróbki minerału. Wytypowany surowiec jest ujednolicany i rozdrabniany na urządzeniach tzw. części mokrej. Następnie formowany jest w kształt wałeczków jednakowej średnicy, ułatwiający proces suszenia. Podczas suszenia unikamy odparowania tzw. wody śródpakietowej, której usunięcie doprowadza do zniszczenia struktury minerału i bezpowrotnej utraty unikalnych właściwości bentonitu. Przygotowany materiał jest poddawany suszeniu przy pomocy suszarek bębnowych, gdzie z surowca zostaje odparowany nadmiar wody. Proces jest energochłonny, ponieważ do wyprodukowania jednej tony proszku musimy odparować około 350 do 400 kg wody. Wysuszony surowiec jest mielony w zaprojektowanym do tego celu młynie rolkowym. Proces przemiału jest kontrolowany i pozwala na optymalne rozdrobnienie minerału. W specjalnej konstrukcji separator dynamiczny zapewnia osiągnięcie pożądanej frakcji zmielonego bentonitu, który jest oddzielany od cyrkulującego powietrza przy pomocy filtra procesowego. Następnie poprzez system przenośników proszek bentonitowy jest transportowany do silosów homogenizacyjnych, skąd bentonit jest pobierany do dalszej obróbki. Firma Heco Bentonity produkuje bentonity dla wielu dziedzin przemysłu. Kluczowa jest kontrola w trakcie mielenia minerału, pozwalająca na bieżąco dokonywać korekt parametrów produkcji. Zakres badań jakości zależy od typu produkowanego bentonitu. Do technologii bezwykopowych, np. przewiertów sterowanych, produkujemy tzw. płuczki wiertnicze. Nowoczesny, całkowicie zautomatyzowany system mieszania i pakowania pozwala osiągnąć pełną powtarzalność i najwyższą jakość produktu. Bentonit jest pakowany w różne typy opakowań. Dla dużych aplikacji może być pakowany w big bagi. Może być również ładowany luzem do silocystem. Podstawowe produkty są pakowane w worki wentylowe. Dopełnieniem automatyzacji układu jest robot, który układa worki na paletach. Zapakowany gotowy produkt podlega ostatecznej kontroli jakości i jest gotowy do wysyłki. Następnie bentonit jest ładowany na ciężarówki. Tu rozpoczyna się podróż do naszych klientów w Europie, a nawet Azji. Naszą opowieść kończymy w Laboratorium Badawczo-Rozwojowym, miejscu, w którym tak naprawdę wszystko się zaczyna. Tutaj powstają nowe pomysły, doskonalimy nowe produkty, udoskonalamy istniejące, po to, żeby cały czas być przynajmniej dwa kroki przed konkurencją. Dziękuję bardzo za tą ciekawą opowieść. Mam nadzieję, że i dla Państwa była ona
ciekawa, była to pierwszy odcinek z cyklu, tak jak zapowiadaliśmy. Już wkrótce zapraszam na kolejne. Bardzo dziękuję raz jeszcze za ciekawe oprowadzenie po fabryce bentonitu. Dziękuję bardzo.